Szanowni Państwo, rok 97, Grand Prix Czech, pod taśmą, po kolei, w kasku czerwonym, Sławomir Drabik, z pola drugiego pojedzie Bill Hemil, z pola trzeciego Lee Adams i z pola czwartego Tony Rickardson, ależ plejada gwiazd pod taśmą. Czy Sławek Drabik pokaże swoją klasę, czy wygra? Zobaczymy, zaraz się o tym przekonamy. Stawka naprawdę wyśmienita, wygrać w takim gronie to być naprawdę prawdziwym kozakiem. Taśma w górę, co się dzieje? I Sławek Drabik obejmuje prowadzenie na pierwszym łuku, wyprzedza całą stawkę, drugi pędzi za nim, Billy Hemil próbuje nawiązać do tego Tony Rickardson, jadam z całkiem z tyłu, natomiast Sławek Drabik pędzi do przodu, bardzo przytomnie obiera ścieżkę po szerokiej, Hemil po kredzie, ale nie daje to mu żadnego rezultatu. Sławek pędzi do przodu, cały czas ma pod kontrolą to prowadzenie, bo jego przewaga może i nie rośnie jakoś bardzo, ale utrzymuje się na stałym poziomie. Tony Rickardson i Lee Adams wydaje się, że już nie będą się liczyli w walce nawet o drugie miejsce. No próbuje Hemil pędzić za Sławkiem Drabikiem, ale ten konsekwentnie, jak prawdziwy profesor, jak prawdziwy slamer, mknie do przodu. Fantastyczne otwarcie Grand Prix Czech dla Polaka, dla Sławka Drabika. Zobaczymy, jak to się będzie dalej toczyło. Ostatnie okrążenie, żółta flaga, czarny krzyż, Sławek Drabik cały czas na prowadzeniu. Hemil jeszcze próbuje coś tam skórać, jeszcze Rickardson gdzieś próbuje podgryzać Hemila, ale to wszystko za plecami Sławka Drabika. Sławek Drabik wygrywa bieg. Szanowni Państwo, specjalnie dla Speedway Manager Sławomir Drabik. Powiedz mi, czemu zabrałeś ich do Opola na zawody, znaczy na trening dzisiaj, zawodników? Bo mam najbliżej, Częstochowy. Uwielbiam te odpowiedzi. Wiesz, to miałem przygotowane 5 twoich takich zajebistych odpowiedzi, ale generalnie mam to na laptopie. No ale chciałem co? Przypału robić. A oglądałeś sobotnie zawody Złotego Kasku? Finał Złotego Kasku tutaj, co jechali? No i teraz tak, były świetne zawody. Znaczy były mijanki, było no. Okej, nie? Dużo ścigania, ten tor powoduje. No właśnie, jakbyś coś, do tego dążę, żebyś coś o tym torze więcej mógł powiedzieć. Ja tutaj roglatałem, dlatego jak pytałeś pierwsze pytanie, dlaczego tu jesteśmy, bo tu jest taka geometria, że na dużym torze to musisz zrobić 5-10 treningów, a tu 2, to robi tą różnicę. Każdy błąd, który zrobisz, to masz go podanego na talerze. No tak, i na można... Na dużym torze oszukasz, coś tam przykryjesz, ale tutaj niestety nie. Okay. Tor nie wybacza błędów. Nie wybacza błędów. No. Czyli dobry jest właśnie dla adeptów, a trenujesz adeptów cały czas, więc w ogóle na co zwracasz uwagę podczas treningu, jak, nie wiem, szkolisz nową osobę, jak ona się układa na motorze, od czego się zaczyna w ogóle szkolenie takiego adepta? No pytam się, jaką ma średnią. Jak ma 0,7 na łeb, to... To jest okej? Okay? To wchodzisz? Słyszałem, że też ma być limit podniesiony do 1,0 z racji inflacji, no ale to już jest tak przy okazji. A tak na serio, jak go wysyłasz tutaj na tor, to jakie pierwsze słowa mówisz do niego, do adepta? Który... Czy ja mogę mówić, że brzydko, żeby nie zrobić tego? Nie, no tak jak ma być. Ty, no to co powiedziałem wcześniej, geometria powoduje, że tutaj rzeczywiście no, trzeba panować nad furą. Jakiś błąd robisz, to jesteś gdzie w poduchach, zgadza się? I dla takich początkujących to są najlepsze tory, na mini, o coś takiego. Uciekaj z dużych torów, bo wiadomo, że one będą w karierze. Jasne. Jak będzie ktoś tam się rozwijał, to się spotka, ale to są tory, gdzie też można pojeździć i nie ma problemu. Ja jak miałem gościa, z którym pracowałem, no to jeździłem tak naprawdę po całej Polsce, żeby on poznał nawierzchnię, geometrię. I wtedy to jest najlepsza nauka. Niestety. No tak, no bo nie ma toru porównywalnego jeden do drugiego. Co ty, ale nawet nawierzchnia jest inna. Weź no. Wrocław, weź zobacz, taka czerwień. To jest taki, tak. Taka linka, coś, a tu jest zupełnie co innego. Już musisz pomyśleć odnośnie przełożeń, wież i tak dalej. To ci robi całą różnicę. Czyli co, z jednej strony fenomenem tego toru jest geometria, z drugiej strony też nawierzchnia. Bo wiesz, do czego zmierzam z kolejną rzeczą? Dlaczego są tory, na których można się ścigać? Może to takie banalne pytanie, ale nie są tory, na których nie da się ścigać. Nie, to jest kwestia teraz przygotowania tego toru. Jak chcesz mieć wyścigi, to musisz go odpowiednio przygotować, żeby chodziła kreda i płot i wtedy masz... Tak było teraz, wspomniałeś o kasku. Tak ten tor wyglądał, bo on był po opadach, był lekko... Góra go odmoczyła i był cały do jazdy. A jak masz, ścieżkę i masz na przykład start i kreda i dalej jak wyjedziesz to stoisz, no to wtedy
tak zawody wyglądają. Jedziemy, niesie go, na plecach masz napisane koniec wyścigu, nie? No tak, wielu możliwości nie ma. A jak było za twoich czasów? Też były takie tory przygotowane właśnie pod gospodarzy, żeby gęsiego do kredy. W sensie przygotowywaliście tor pod siebie, czy przeciwko gościom na przykład? Ja, jakbyśmy się cofnęli, to dla mnie to było jakieś szaleństwo, bo oni na siłę, prezesi i trenerzy zabijali ten sport. Bo tak go orali, że w Zielonej Górze kiedyś udzieliłem wywiadu, że tylko było kaski widać. Nie no, była przesada z oraniem, no bo jakie ty masz wyścigi, to jest tor żużlowy, a oni orali, wiesz co, nie już broną, tylko talerzówką to już była, no co to za przyjemność. Ty dojrzałeś do szachownicy, dojrzałeś szczęśliwy, że jesteś w jednym kawałku. No to dzisiaj oczywiście jest ta zmiana, że no to mi się podoba. To są komisarze, panują nad tym, no i to wygląda. I dlatego masz te ludzie na trybunach. No to się przykłada, są wyścigi, jest kibic. Tak, no właśnie, no bo też... Sorry, jak były te czasy, gdzie tam Częstowa też tak bronowała, zobacz, jaka miała średnia, 6 tysięcy, 5. No ale ja powiedziałem prezesowi, że ja im za to nie zapłacił. No, za to zapłaci, za tą żenadę, na to, że ty nazwiska niesamowite, a ścigania zero, nie? No właśnie, ale tak jak mówisz, kierunek jest szkoła. Dobry teraz, nie? Dobra szkoła, bo... się inaczej nauczyłeś na takich torach jeździć dziurawych czy czepnych, no to... Jeździłeś w Wielkiej Brytanii, prawda? O, rok, prawie rok, no. I co, duża przepaść w torach? No bo tam się właśnie mówi, że to jest dobry poligon, taki doświadczalny, czy też taki, powiedziałbym, nie wiem, testowy dla nowych, młodych zawodników, żeby się obyli z trudnymi torami. Tam duże tory znaleźć, no to jest problem. Bardziej w takie tory, jak tutaj w Opolu mamy, coś takiego, inne nawierzchnie. No i wtedy jak ja byłem, to była ta liga numer jeden. No tak. A ja jeszcze tak. Miałem awarię zdrowotną, także ja tam bardziej jeździłem z tyłu. Może jeden mecz mi wyszedł, a tak generalnie to był piar, no nie ukrywam. Słuchaj, mam jeszcze jedno pytanie, nawet z Dawidem o tym rozmawiałem, bo teraz wszędzie są dmuchane bandy. No i też widać przy upadkach podczas meczu, że no, robi to robotę, tak? Jak to było, bo ja sobie tego nie wyobrażam, jak to było kiedyś, kiedy nie było bandy, kiedy były takie płoty, ewentualnie siatka dookoła, bo takie siatka też widziałem. Zgadza się. No i co? Ja tutaj ślad zostawiłem. Tak? No, odcisnąłeś tutaj. Ale płot był bardzo zniszczony po zderzeniu z tobą, czy nie? Nie, chyba wytrzymał ten płot, ale ja... Obróciło mnie na wejściu i uderzyłem plecami. Ja z bólu odjechałem, w ogóle nie, nawet z lekarzem się szybko kłóciłem, że wszystko jest okej, tylko ja z bólu odjechałem. On mówi, że to jest niemożliwe. I rzeczywiście później miałeś jasne. Ja normalnie karetka się zgasła, co najciekawsze, ale przyjąłem całe uderzenie na plecy. Nie? A powiedz mi, teraz jest żużel szybszy niż był kiedyś? Jak chodzi o prędkości, o... No bo wiadomo, że technologia, czy inaczej, no sprzęt ma duże znaczenie. Sami zawodnicy mówią ci, topowi, że to już są tak niewielkie różnice, że czasem po prostu, nie wiem, dyspozycja dnia, czy... Teraz inaczej. Kwestia przygotowania toru, jak go robisz bardziej miękkiego, no to szybciej jedziesz. Jak masz... No tak. Wszystko, co wkręcisz manetą, to wchodzi na lisi. A przy takich torach, no to jakiś rekord wykręcić, coś, no to jest... Pierwszy też... problem. A wtedy o rally, to co jakaś impreza, to ktoś rekord zrobi. Ale dzisiaj na takim torach no to no ciężko jest wykręcić najlepszy ciąg. Ale te czasy, podejrzewam, są podobne, można sprawdzić. O, i on idzie na rekord toru. W tym momencie... Okej, wiesz co, zahaczę cię jeszcze o taki temat szkolenia adeptów, bo wspominałeś kiedyś tam w rozmowie takiej prywatnej, że masz takie metody, trochę chciałbym o nie zahaczyć, jak... Boks i hokej. Gdybyś powiedział, po co boks młodemu adeptowi, ewentualnie po co mu hokej? Jakbym bardziej był bliżej przed hokej niż boks, bo hokej masz kontaktowa jazda jest, czy nie? No idziesz, tak, ciałem i tak naprawdę wyrabiasz wszystko. Koordynacja, kondychę wyrobisz na hokeju, no to tam jest możliwości, tylko trzeba coś potrafić na lodzie. Jak ktoś przychodzi no i uczy się jeździć, no to raczej tutaj nic nie zbuduje. Ale jak jesteś na jakimś etapie, że tam coś potrafisz, to powiem ci, działa super. Pomaga. Richardson to jest wykładnikiem tego. Richardson powiedział jedną rzecz, ja tylko w hokeju jadam. To jest moje jakby przygotowanie. No chyba się mnie nie robi, no bo ja miał tytuły. No jakby, no miał swoje tytuły, no akurat Szwed, czyli wszystko pasuje. Hokej, Szwecja. Myślałem, że nieźle wymiar.
No coś też o nim słyszałem tak naprawdę. Nawet widziałem, no nie był jakiś taki szczególny, bo przecież go wyprzedzałeś w Grand Prix, były takie zawody, pamiętam. Właśnie boksy, jak ktoś ma takie problemy, że tor jest jakiś tam trochę dziurawy i zaczyna mu głowa inaczej pasować, to mówię, to iść na worek do gościa i niech ci wypłaci na wątrobę, ale nie masz, sorry, nie do szatni, uciekać, tylko iść do przodu. A powiedz mi, tak jak szkolisz adeptów, oni się boją tak naprawdę trzymać gaz do dechy? Jest to inaczej, czy dużo trzeba pracować, żeby... Zadałeś ciężkie. Strasznie ciężkie pytanie, znaczy, waga ciężka. No, znaczy podejrzewam, no, tylko że wiesz, ja odnoszę to do siebie. Jak ja bym wsiadł, że ja bym się bał, nie? Nie ma szans, żebym kręcił manetą tak jak oni tutaj na full i wchodził po prostu na maksa zakręt. Więc jakby bardziej chodzi mi o to, czy jakby przełamują się ci zawodnicy, przełamują tą barierę strachu. Inaczej zróbmy. Jak się decydujesz na tą robotę, no to wiesz, jaka ona jest, tak? Tak. Wypadek to nie jest tak, że ty siedzisz z tą karierę i nie siedzisz na tyle. No nie ma takiej możliwości, bo nie znam takiego zawodnika. I dlatego jak ktoś mówi, że on się tego boi, no to trochę tutaj... No wybrałeś taką robotę, czy nie? Mama, tata, wujek cię posadzi na motor, nie. To sam chyba decydujesz. Zgadza się? No i tu wtedy... No nie chciałbym mieć takich gości, którzy mówią sorry, bo ja się boję. To jest słabo. A jaką masz metodę, żeby im pomóc przełamać ten strach, żeby trzymali gaz do tego? No, to najlepiej filmik obejrzeć freestyle. Tak? Chłopaki, którzy tam skaczą. Ja miałem okazję obejrzeć jednego, to nie wiem, czy coś było w całości. Aha. Same druty, kręgosłup, noga, ręka. I on leżąc w szpitalu, pracował nad nowym typem. To daje do myślenia. I to jest charakter. No w sumie fakt. Inaczej, trzeba zaakceptować go. Trzeba go pokochać. To jak to jest, wyżej stoi od siebie, no to jak kiepski tego, to jest przepot. To jest przepot. No nie jest to sport dla każdego, a jeszcze mam takie jedno pytanie a propos ilości adeptów. Kiedyś ich było więcej, teraz jest ich na palcach jednej ręki pewnie, nie? No jest, to jest duża, tu trafiłeś setne, to jest bardzo duża różnica. Kiedyś było 30, 40 w szkółce, a dzisiaj przychodzi 5 w porywa. I pytanie zadajesz, ile ważysz, bo no to są takie wiadomo pytania w standardzie. No i zaczynają czarować, czy jechać na motorze, czy na rowerze i zaczyna uciekać z odpowiedzią, no to wie, że no i później to na to, że wygląda. Jak ktoś ma jakiś cross w domu, cokolwiek i się bawi, no to od razu widzisz go po wokrze filmika, że coś potrafi. A ktoś przychodzi się nauczyć, no to trzeba mówię, ale te walać na plecach i na autojadę. Ale to, co powiedziałeś, ja kiedyś powiedziałem o tym, że to pomału do nas bija. To Szwedów dopadło, Angolii, Dunów. Zobacz, pokaż mi kogoś tam młodego, który pomału do nas to odbija. Wiesz, jaka dzisiaj jest młodzież, nie? A to jest kwestia młodzieży, czy kwestia tego, że nie wiem, ten sport jest za mało promowany, no bo też chciałem zahaczyć, czemu Wielka Brytania, Szwecja, wiesz, no wypadły jako topowe ligi już całkiem. No, większej promocji już nie możemy zrobić. Jak na dzisiaj, no zgadza się? No tak. No ale no masz, no jest w WF, czy w szkole i co? No ile masz? I połowa klasy ma zwolnienia lekarskie. Jak to dzieło wygląda? No. Nie kombinuj z wagą, bo waga jest przygotowana. O to powiem, 77. A ile masz lat? 15. Dziękuję. Nieźle. No. I co, przychodzą poważnie tacy ludzie czasem, żeby się zapisać? Też. No to jest, wiesz, na zasadzie, bo wujek próbował, a nie wyszło, no to spróbuj ty, może się uda. No to mniej więcej tak to wygląda. Bo tak jak w rozmowie, to niechętnie on by tutaj się pokazał. A tobie się co najbardziej spodobało w tym sporcie, że stał się twoją pasją? U mnie to w ogóle, ja to od dzieciaka, nie wiem, zakręcony byłem. Rowery, wszystko co było, to było kojarzone z jednym, ze Speedwayem. Także ja cały czas miałem jedno w głowie, jak trafić do klubu. Miałem problemy jakby, żeby mama podpisała i była walka, długo. Naprawdę i to trafiłem do szkółki, miałem lat 17. O, 17 to późno, przynajmniej jak na te obecne realia, nie wiem jak było kiedyś. Dzisiaj to jest bardzo późno, bo dzisiaj mamy monitory, gdzie... Kilkunastolatkowie, czy tam dziesięciolatkowie się ścigają. 6-latek jeździ, zgadza się, no ale dzisiaj szkółka to jest, tak mówię, 14, 13, 12, to już jest dobry moment, no ale 17 lat, to trener mówi, no trochę późno, a ja mówię, wow, no nie, no to jakby mi kolano strzeli, ale przyjedź, spróbuj, nie? Ale jak ja wtuchłem te motory,
na okrągło, no to wiesz, zobaczymy, nie, to nawet dostajesz motor, to będzie twój, do twojej dyspozycji. Jak masz tam 30 chłopa, no to wiesz, jak było. Dostałeś własny motor? Ty przybierali się z tych skór, no, spoconek, buty, kaski, a to miałem wszystko, już miałem po jednym treningu, czy po dwóch, wszystko do własnej dyspozycji. A powiedz mi, jak ci się wydaje, co by pomogło temu, nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy w Szwecji, albo co jest problemem? Kasa, brak zainteresowania, bo sama dyscyplina jest atrakcyjna. Ja nie rozumiem, dlaczego ona umiera. To chyba jest bardziej tu zainteresowanie, to chyba nawet i kasa na to mówi, nie? Co tu zrobić, żeby ich zachęcić do uprawiania tego, bo jedziesz do Szwecji czy do Danii i jest mini tor, bo masz na przykład jakby na stadion, tak jak tutaj, zamiast płyty masz mini tor. Tam jest kolejka do wyjazdu, a zobacz w dużym speedwayu, tych gości nie ma. I co się tu dzieje? I tu jest problem, pytanie, na które Ricky nie mógł odpowiedzieć. No tak, no trudne pytanie. Ja się też nad tym zastanawiam, co by mogło pomóc tej dyscyplinie, żeby ona była bardziej atrakcyjna. Jedną z rzeczy, o której pomyślałem, no to właśnie ściganie na torze. Nie? No ja też jak patrzę na teraz zawody Złotego Kasku, chyba Grand Prix też, nie Grand Prix, mecz we Wrocławiu, gdzie no też jednak tor nie był pod gospodarzy, albo inaczej pogoda tam trochę spłatała figla. Super ściganie. Nie no, da się. Dwa razy mieliśmy tą, no jak tą dekę, jak to zwać, tak, ale tak. Był dwa razy przykryty, także no ten tor będzie inny. No. Jak go przygotujesz, to on się musi zmienić, bo jest tor przykryty i on się inaczej tam odparza, zachowuje i tak dalej, no i dlatego, no ale no, nie było łatwo. Dwa mecze w domu i takie były dosyć, no. Znaczy słuchaj, akurat nawiązując do tego, to dobrze, że nie było łatwo, bo gdyby było łatwo, to by z 30 punktów nie wychodzili przeciwnicy. Księga ma zadowolona. No właśnie, no na pewno. Na pewno. Powiedz mi, jak się czujesz w roli właśnie trenera teraz, trenując młodych adeptów? No bo to na pewno nie jest to samo co jazda, prawda? Nie mam, zupełnie co innego. Ja wiesz, że próbowałem gdzieś tam nawet, no, Janka maszyny skręcałem, medaliki kleiłem. Aha. Pomysłów było, ale jednak bilka do lasu. Ale przecież ty jesteś kopalnią wiedzy, doświadczenia, masz świetne metody, dlaczego właśnie nie miałbyś uczyć adeptów tego sportu? Powinieneś, skazany jesteś na to, więc jakie medaliki? Ale po drodze była taka przygoda. Dobra. Chciałem jakby zrobić sobie trochę wolnego, może dlatego tak to wyszło, ale... A powiedz mi... Fajnie, bo wiesz, ja się tutaj dobrze z tym czuję, no. Jakby nie było tyle lat spędzić w tym i rzucić się na coś innego, no to inaczej, jak lubisz to robić, no to nakręca cię czy nie, no tak to działa na głowie. Jak ty masz naklej coś i tydzień, dwa i mówisz, a ciesz, co ja tu robię? Tak. Zakonnicę jedynie mogłem po sutku szypać, no takie rzeczy jak przychodziły. Najważniejsze, żeby kochać to, co się robi, co by to nie było tak naprawdę. Więc to ma duże znaczenie na pewno, jeżeli chodzi o ten sport. A wiesz co, chodziło mi jeszcze jedno pytanie właśnie w kontekście trenowania, treningu, sportu, mi wyleciało z głowy teraz, no, ale sobie może przypomnę. Wiesz co, takie pytanie a propos sprzętu, nie? No bo teraz jest duża różnica. No. W tym momencie, no bo nie da się kupić takiego sprzętu, inaczej, jakby pieniądze tu nie grają roli, tak? Trzeba ten silnik dopasować, też odpowiednio dostroić, rozumiem, potem pod danego zawodnika. Dlaczego jest tak, że jedni zawodnicy od tego samego tunera mają, nie wiem, no latają i fruwają na torze, a drudzy jednak mają problem, żeby się dopasować? Jest pytanie do tych kolesi, dlaczego mają takie problemy, ale to jest właśnie teraz kompletny zawodnik, bierze obojętnie jakiś silnik, puści tą klamkę i on wie mniej więcej, czy można z tego coś wyciągnąć, albo na półkę wstać. No to tym się różni. Zgadza się? Możesz inaczej, taki zawodnik, który ma taki bałagan w głowie, wie, co ma zrobić, co założysz, to dostanie najlepszy silnik i nie zrobi czego punktu. Tak to wygląda, tego nie zmienisz. Nie? A powiedz mi, czy zawodnik powinien mieć wiedzę taką pełną, co do właśnie motoru, co do tego, jak się ten motor zachowuje, co to jest tam dysza, sprzęgło i tak dalej, czyli wchodząc w takie detale, czy może po prostu tej wiedzy nie mieć, no bo ma od tego mechaników w team i oni mu załatwiają no sprawę. Tutaj jest chyba największy problem odnośnie tych mechaników. Jak oni mają decydować, a większość to nie wiem, czy miała przygodę ze ściganiem, nawet nie wiem, czy siedział na motorze i on decyduje, co zakładamy, no to świadczy o zawodniku. No to tak jak wcześniej, to Kiepski powiedział, co? To żeś przepadł. To nie jesteś jakiś kompletny.
koleś, który jedzie, on decyduje i on się ma tego uczyć. Jako młody chłopak on musi się uczyć. Czyli za mocny, za słaby, to on powinien zrobić jakieś zmiany. No, a nie, że ktoś stoi, tak zwany gąbkowy na nim mówią, tak? Mm-hmm. I oni to... Ty, czy zawodnik się czuje z tym tak dobrze, bo wow, ja fotel, a ty zakładaj. No i znowu nie wyszło, no to próbuj. No to po zawodach jest co? No, zrobisz 2-1 po i mówisz, no co robimy dalej? No nic, no było okej? Okay? Czy nie okej? Okay? No wiesz. To jest właśnie wiedza. Jak się tego nauczysz, to jesteś kozak. No właśnie, a powiedz mi, na ile mental ma znaczenie, bo wiele osób związanych z tym sportem mówi, dobra, sprzęt sprzętem, ale jednak 80-90% można powiedzieć to mental zawodnika. No tak, baza jest bardzo ważna. Tu trzeba się umieć, wiadomo, sztrybunek, komplety i tu trzeba się umieć odsiąść, skupić się na ściganiu. Niektórzy mają coś takiego, że prezentacja, odprawa, on już... No właśnie, jak z presją? Jak uważasz, ta presja dobrze, że występuje, niedobrze, czym oni się stresują? Pełnymi trybunami i tym, że im nie pójdzie? No, takie tematy, powiem ci, ja mogę powiedzieć, co ja czułem, ale tak, żeby... Na przykład tak, żeby, no, żeby... ze swojej strony. Nigdy nie wiesz, no... Inaczej, człowiek, inaczej, czułeś presję, sorry, podczas zapytaj zawodów? Zapytaj gościa, kurwa, gdzie widzisz, że on na prezentacji, czy gdzieś mu nogi chodzą. No, głupie pytanie by było, nie? No, nie ma miejsca, okej? Okay? Ale wiesz, chodzi mi, co powoduje tą presję? Stresuje ich sam mecz, czy nie wiem, to, że... Nie wiem, co tam o nim napiszą potem prasa i tak dalej. No tutaj nie będziemy rozmieniać, bo musiałbyś tam zajrzeć do głowy, ale tego nie zrobimy. Zgadza się na rację. Co go tak rozwala, że tu na treningu wygląda ok, przychodzą zawody, a tu jest no w drugą stronę. Wow. Te same silniki, ten sam tor, podobnie przygotowany, a gościa nie ma w zawodach, nie obecny. No to no właśnie. Ty czułeś presję podczas zawodów? Jak sobie ty radziłeś z presją? Czy miałeś sytuację, że się naprawdę przed zawodami stresowałeś? No nie pytam, czy się bałeś, bo to by było chyba pytanie nie na miejscu. Nie wyglądasz na takiego, co by się bał, zwłaszcza oglądając to, co na torze robiłeś. Powiem ci, że jakby ci tu na to pytanie kompletnie odpowiedział, to... No ja miałem takie coś, że dobra, prezentacja, strzelam, Warszawa, masz Częstochowę, finam, przez Polski. Czułem się jak w domu, chłopaki, ty w domu jeździsz czy na wyjeździe? Sami się śmiali. Nie, dobra, prezentacja, aż dreszcze przychodzą, wiadomo, bo... No i weź teraz, spierdziel tą imprezę, no to nie wypada. Zgadza się? No nie wypada. Ja miałem coś takiego, że lubiłem się odciąć od tego. Skupić się na zawodach, na motocyklu i to była podstawa dla mnie. Jak się tam ktoś wyje, krzyczy... Widzę, bo też tacy byli przecież, nie? Była taka kiedyś akcja, zrobiłem, nie wiem, bardzo mało punktów na lidze, Trzeba, tam jak jest ten mostek, galanie. Krzyczeli drabik, może Marlboro, a może Łoski, a mnie chłopaki zapraszam, bo oni tacy napompowani, nie? Myśli, że ja, nie, zapraszam, zapalimy się, napijemy, oni wycofali się elegancko. No ale nie wiem, kibic płaci, może sobie pogwizdać, jak ma ochotę, jaki problem. No tak, ale wiesz co, bo też, nie wiem, zawodnicy często mówią o tym, że są, jak to się mówi teraz popularnie, hejtowani, no różne niemiłe komentarze są w ich kierunku pisane. Wiesz, dla mnie żużlowiec jest kozakiem, to jest dla mnie gladiator, jeżeli ktoś 120 na godzinę wchodzi na łuku bez hamulca, gaz, no że tak powiem, na full i nie boi się jeszcze tam, wiesz, na łokcie walczyć, tak. Daj spokój. Czytasz i mówisz, ja pierdziol, ale mam przerąbane, jak nie jadę, to lepiej odłożyć to, nie zaglądasz. Czy to by pomogło? Nie wiem. Bo po co? Jak wiesz, że jest takie ciśnienie wokół tego nazwiska, to lepiej tego raczej nie otwierać. Tak mi się wydaje. Kiedyś inaczej, kiedyś to miało gazetę, później była telewizja, no to dzisiaj jest trochę inne czasy. No tak, no teraz wszędzie wszystko można zobaczyć, nagrać i tak dalej. Nawet teraz właśnie są nagrywki podczas tych, nie, zawodów, że tam podsłuchują co, gdzie i tak dalej. A dobra, to jeszcze mam jedno pytanie. Zawodnicy często nie lubią się, no już mówię, też ci to powiem, jak są podpytywani, jakie ustawienia zastosowali. No nie lubią się tym dzielić. Czemu? Inaczej, może w ten sposób. Każdy ma silnik, co? Ten sam nie. No nie. Trenerów jest już tam, każdy ma inny silnik, inaczej waży. Inne zębatki używaj teraz i ty masz na przykład, nie wiem, 15 na koszu, albo na wale 15, a ja mam 17. No i co, pogadamy odnośnie przełożeń? Chyba nie. Jakbyśmy jechali standard 16 tam, 17, 16 i z tyłu, o wtedy możemy się dogadać. Ale dzisiaj jest taka moda, że tych zębatek jest wow, aż za dużo chyba. No próbują, każdy coś próbuje innego.
nowego. No wiadomo, to jest taki sport, jak jest dobrze, to musisz się szukać, żeby było jeszcze lepiej, żeby mieć tą przewagę. Wtedy głowa inaczej też pracuje. No to już biznes się kręci, prawda? No to, to tutaj, kasa, o to tutaj też chodzi, kasa, prawda? Kasa się zgadza. Aha. Jak to się przekłada na punkty, no też jak dzisiaj zarabiają chłopaki, to jak jeździłem, no to były pieniądze, inaczej powiem. Mój początek, jak miałem pierwszy sezon, to szedłem po wypłatę, ale po sezonie. Jak komuś to powiedziałem, to ale wiadomo jakie były pieniądze, dobra, tam mam coś na boku, pani przygotuje, ale po sezonie. Za całą ligę, za wszystkie turnieje. No dzisiaj to są kosmiczne. Czyli pieniądze. Nie miałeś kontraktu za punkt? To były czasy, gdzie ja byłem amatorem, to ja miałem z klubu auto z przyczepą, wtedy były przyczepy, oddelegowano gościu, no i te punkty to były grosze, ale sprzęt wszystko było klubowe, chyba składają. Dzisiaj jesteś zawodowiec, wszystko na twojej głowie, no ale za tym idą niezłe pieniądze. Sławek, żebym nie zapomniał, zapytam cię teraz o to. Dzisiaj padła taka informacja, że nie będzie podprowadzających podczas Grand Prix w Warszawie. Słyszałeś o tym? Nie. Nowy promotor, oczywiście tutaj nie negujemy tego, no taka padła informacja. Ale znaczy zamienili nowy promotor, nie, właśnie zdjęli dziewczyny z toru i już ich nie będzie, tak? Chodzi po prostu, wiesz, to nie będę już tam przytaczał, jaka jest argumentacja. Generalnie jakby promotor obecnego Grand Prix, być może to i też wejdzie do polskiej ligi, nie wiem, ale no idzie to w tym kierunku, że nie, no żeby to nie było podprowadzających, jak ty to widzisz? Ja sobie tego nie wyobrażam. Ty, no, może on lubi facetów i dlatego taką decyzję podjął. Kurczę, no nie wiemy tego tak naprawdę, nie wiemy tak naprawdę. Jeszcze raz słyszę, powodzę. No to jakby jakaś atrakcja dodatkowa, zgadza się? No jakby dla mnie to był pewien element tego właśnie startu, wychodzą piękne kobiety, stają pod startem, wiesz, przed taśmą stoją kozaki. Po 80, noga meblowa, no nie wiem, to dopiero kręcą. A powiedz mi, czy podprowadzające cię, no właśnie, rozpraszały? Była jakaś podprowadzająca ze twoich czasów? Która cię wiedziałeś, że jedziesz, nie wiem, do Bydgoszczy albo do Torunia i wiesz, kurde, znowu ona tam będzie? Przecież ty nie dam rady. Nie, tak, to jak nie możesz myśleć, no bo to chyba nie ten kierunek. No nie, no raczej chyba nikt nie myśli z tego, co raczej wiem, ale pytałem, czy to potrafi rozproszyć. Nie, no nie zwracasz na to uwagi jako zawodnik, nie? Czy są, czy nie. Nie, no ty jakbyś myślał o ty, nie, inaczej, podjeżdżasz po taśmie, nie szukasz kolejny, tylko patrzysz na mini, no to no, powodzenia. Okej. Okay. Powiedz mi... dobra, o pole startowe to już nie będę męczył i pytał. Odnośnie Opola, ja byłem opowiadaj, tutaj, no. Przygoda niesamowita. Ty, no, jak już się, wiadomo, ten torek był przygotowany do ścigania, no to jest sama przyjemność. Wow. Podobno przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii lubili tu zawodnicy trenować bez krótki. Taką słyszałem plotę, nie? To plota. Ja się z tym nie to nie po, dobra, to nie potwierdzamy, to będzie do wycięcia tak naprawdę, nie? To bardziej, w ogóle inaczej, przed Anglią by bardziej jeszcze mini pasował, żeby jeszcze był trudniejszy. I wtedy jak tam jedziesz, to masz mniej więcej takie tory w Anglii. Ale jak ktoś ma na przykład taki tor jak Rzeszów albo Ostrów i on tylko tam jeździ i rzadko gdzie przyjeżdża do Opola, no to jak pojedzie do Anglii, to może mieć problem. A teraz tor w Krośnie ma stanowić atut gospodarzy, nie? No bo jest najdłuższy w kraju tor. Ostatnio tam narzekali też na jego jakość, nie wiem kto już, nieważne, ale... Nie jest jakiś problem z nawierzchnią, z tego co wiem, no jest taka niespeedwayowa do końca. Aha, ale wiesz co, jak to nauczysz, bardziej... albo na, wiesz, wyrobisz sobie nawyki na krótkim torze, albo krótszym i potem jedziesz na taki długi, to jest faktycznie taka przepaść? W sensie taki przeskok, że ciężko ci jest się połapać na nim? Nie masz jednej imprezy w domu, bo podróżujesz. Jak jesteś młodzieżowcem, to zobacz, ile masz turniej jakichś młodzieżowych. Chyba, że ktoś ma jeden tor i chciałby na to, to chyba nie ma w tym sporcie. Ty musisz brać wszystkie tory. Ja byłem w Murku. Jest taka impreza, Złoty Kask robimy. Przyjechałem, wyszedłem, spojrzałem i gdzie jest wejście w ruch. No to robiło wrażenie, nie wiem ile on miał. Na drugim też miałem okazję pojeździć w Nowej Zelandii 1200 metrów. No, mówiłeś o coś o tej Nowej Zelandii. To robi wrażenie. Aha. Spojrzałem jak zobaczyłem trening, mówi, ja mam siąść na to? Nie wchodzę w to. Ale no spróbuj, właśnie, spróbuj. Długi tor to... Startowałem w zawodach, ale to robi też 170, Simon Wick na prostej. Właśnie chciałem się zapytać o prędkości i wchodzisz w łuk. Tylko tam wchodzisz szosowo, nie składasz w górę. Aha. A to robi różnicę. Aha.
A powiedz mi jeszcze taką rzecz, no Fredrik Jakobsen, tak? Dobrze mówię. 1,88 m. No i gość wygrywa. Jak to jest możliwe? Bo mi się wydawało, że też przeważnie wysoki zawodnik ma trudniej. A on mówi, że mu jest lepiej, bo jak dociąży dupą, wiesz, motor, to lepiej mu ciągnie. A Dobrowski miał 92 i co ci powie, że ty, no lubisz to robić, to chyba nie wiesz, sobie gość wbijał. No ale, ale gorzej mają, nie? Ci co wyś... Nie, no pewnie. Motor źlowy, trzy mniej waży, no szybciej jeździ, pamiętam. No tak, to tak, jasne, jasne. Ty idziesz na przykład z obniżeń, niż ktoś waży 5 kilo, 7 więcej od ciebie. Aha. Jesteś szybszy, potrafisz, nie wiem, no. Już mamy z tej samej stajni filmiki tak samo zrobione. Ja przy mojej wadze pojadę z obniżeń, a ty musisz mieć co? Żeby uzyskać tą samą moc. Ale na przykład, wiesz, tobie jest trudniej dociążyć motor niż zawodnikowi wyższemu. Ty, nie, jakie dociążenie? Nie ma to znaczenia? Tyle do toru, a nie wagę do silnika. Nie ma takiego toru, na którym byś po prostu nie pojechał. Nie ma czegoś. Ja miałem fajną szkołę, puchar pokoju i przyjaźń. Rumunia, Rosja, Bułgaria, Węgry. I jak przyjechał tam gdzieś Rumunia, Bułgaria, no to jak wyszedłeś na tor, to mówisz... Pytanie, czy to będą jakieś zawody, czy oni chcą zrobić to? Mhm. Na taki torach żeśmy jeździli. To była wow, ale najlepsza szkoła. Jak się nauczyłeś na taki torach dziurawy, ciężki jeździć, no to przyjeżdżałeś na taki tor, to mogę sobie łychę odkręcić w czasie jazdy. Minta, czy pola, czy... Był czas na to. Nie, to są zajebiste. Jedziemy coś zjeść, panowie. Jedźmy, no myślę, że...